Patrzył dowódca niemieckiej dywizji 28 na mapę i zapytywał swojego adiutanta: Wie heißt diese Stadt? A tenże, pochyliwszy się nad mapą, odpowiadał: Das ist Narol. Wie? Narol. 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 Małe miasteczko, które leżało przy granicy z Galicją. Miałe miasteczko, przez które prowadziła droga w stronę Tomaszowa i w stronę Rawy Ruskiej. Małe miasteczko, w którym dr Keller jak co dzień w swojej aptece spoglądał przez szybę. Pamiętał tamten dzień wyjątkowo. To był zwykły poniedziałek. Zwykły. Kiedy ludzie na jarmark przyjeżdżali, kiedy widać było kolory strojów, pomimo tego, że trwała wojna. Handel miał swoje prawa, a on co chwilę odpowiadał: tak, proszę bardzo. Nie, niestety teraz nie mam. Niemniej, Narol, Narol, Narol tętnił zwykłym życiem. Dywizja piechoty. Ta, która w ciągu ostatnich dwóch dób, znajdując się na głównym kierunku uderzenia, wchodziła w rejon małego miasteczka. Oficerowie szukając kwater dla siebie, żołnierze spoglądając z niepokojem w stronę masywu leśnego, który był tak blisko. Dudnienie dział niosło się hen spod Dachnowa i Oleszyc. Nikt nie wiedział, że konała tam 21. Dywizja Piechoty Górskiej. Już wiedzieli, że czego trzeba się obawiać. Bali się polskiej nocy, bali się lasu. Narol. Zwykłe sceny, zwykłe kłótnie. Ktoś powiedział zbyt mocne słowo, ktoś krzyknął: może dasz piek? Ale dr Keller patrzył przez okno swojej apteki. Nic go nie dziwiło. Żył to już kilkadziesiąt lat. Ale tamtego dnia miał po latach powiedzieć: ten dzień był dniem koszmaru. Kolego. Zbliżał się koniec trzeciego tygodnia września, pamiętnego września. Prasa nie dochodziła, radio milczało. Plotka stugębna niosła się z ust do ust. Każdy, kto przyjechał na tamten targ do Narola, zapytywał sam siebie: panie, słyszałeś pan, Niemcy pod Lwowem? A bzdury pan mówisz. 28 Dywizji Piechoty otrzymał meldunek o wydarzeniach, które miały miejsce pod Narolem, patrzył z niedowierzaniem. Das ist unmöglich. Dowodził 28 Dywizją Piechoty. Ósma znajdowała się tuż obok. Czuł, że mieli przewagę. Nie rozumiał, dlaczego przyszła ta klęska znienacka. Ale dzień dopiero się rozpalał. Tamtej jesieni takich wydarzeń z Wiktorią w tle było niewiele. Panie przewodniku, jego tu nikt nie zna. Dokumenty, proszę. Panie, ja przyjechałem na targ. Dokumenty, proszę. Ale panie, obszukać. Zdaję na mapy! Pistolet ma. Pod lufą, prowadząc go w stronę domu, spoglądał. A zatem byli i tu. Słyszał o piątej kolumnie. Słyszał o dywersantach. Panie Gojewski, panie poruczniku, melduję, że złapaliśmy szpiega. Skąd wiecie, że to szpieg? Broń miał przy sobie. Sygnały jakieś dawał. Ech, jego wam przesłucha. Może coś dowiemy się. Ale kiedy ktoś rzucił zapytanie: panowie, wyjdziecie dalej? Tak, na Rawę Ruską, przez Werchatę. Czyli zostawicie nas samych. Takie są prawa wojny.
A prawa wojny wpływu nie mamy. Panie poruczniku, samochód jakiś jedzie. Ale gdzie? Panie poruczniku, no duktem. Przez czołówki przejechał. No niemożliwe. Ale jak pan patrzy, no to nie nasz. Rzeczywiście, gdy wjeżdżał niemiecki Kippelwagen, ktoś rzucił granat, krzycząc: to Niemiec! Kierowca prowadzący sztabowy samochód, zatrzymawszy się, nie bardzo wiedział, co ma zrobić. Kiedy podjechał do studni, kiedy wybuchły trzy granaty, kiedy odłamek rozerwał mu czaszkę, a potem życie gwałtownie uciekło. Widział z dokumentów, że musiał to być oficer sztabowy, ale miał ważniejsze rzeczy na głowie. Rozkazów nie było. Ten wcześniejszy ciągle mówił to samo. Zatem trzeba było improwizować. Weźcie go na nosze. Dajcie go do szpitala. Panie poruczniku, on jeszcze znaki życia daje. Weźcie go do szpitala. Niech siostry go opatrzą. Masz przy sobie jakieś dokumenty? Sierżant zabrał. Dawaj go tutaj. Zaglądnął do dokumentów. Pieczątki 22 Korpus Armijny. No panie sierżancie, to kogoś zacnego los nam tutaj przysłał. A teraz jak najszybciej do szpitala. Do szpitala. Z naszymi rannymi? Jego? Ranny to ranny. Konwencji pan nie znasz? Tak jest. Panie doktorze, Niemcy! Kiedy wpadła kobieta do apteki krzycząc: Niemcy! I rzeczywiście spojrzał na but prowadzący w stronę Płazowa. Wjeżdżali. Tak jak kilka dni wcześniej. Wjeżdżali do miasteczka. Rząd i odwetu. Dlaczego? Chcieli odwetu za klęskę. Dowódca 28 Dywizji Piechoty, wydając rozkaz zajęcia Narola, przewidywał opór, ale kiedy przyszły pierwsze meldunki, a łączność działała, był mile zaskoczony. Miasteczko zajęte, przeciwnika brak. Podszedł, spojrzał: to nasz, ze sztabu korpusu. Ale co tu robił? Przecież... A gdzie jest oficer? Wskazał ręką ciało martwego kierowcy. Spoczywało w miejscu, gdzie los je pozostawił. Przy szpitalu, polowym szpitalu, kilka sióstr, krzycząc: jesteśmy sanitariuszkami, pokazywały na białą szmatę, pokazywały na czerwony krzyż. Ale jedną z nich prowadził wachman po to, żeby oficer zadał jej kilka pytań. Co tu się stało? A potem, kiedy wypędzili wszystkich mieszkańców, wszystkich, co do jednego. Dzieci i kobiety, starców i dorostków. Dorosłych nie było, bo do wojska poszli. I kiedy poniosło się: ale raus! Patrzył i nie dowierzał doktor Keller w to, co się działo. A dziać miały się sceny dantejskie. Wiedział, że będą się mścić. Teraz już wiedział, za co. Zaczął odliczać. Este. Ale panie, za co? Zweite. Panie, zostaw. Dritte. Matki głos podnosząc krzyczały, lament się podnosił. Vierte. Fünfte. Sechste. Fertig. A potem, kiedy kopiąc ich krzyczenie: raus, raus, kiedy oddzielili ich od całej grupy, stał doktor Keller, nie wierząc. Przecież prawo międzynarodowe on znał. Ale tamtego prawa wojny nie. Kiedy stanęli w szeregu, plecami ich ustawiwszy, kiedy poszło po linii: broń do nogi. W mieście działy się sceny dantejskie. Chcieli tamtego dnia odwetu. Mieli go. I czynili to
w teutoński sposób, bo tylko taki znali. Doktor Keller, człowieku to nie są Polacy, człowieku to są Niemcy. Niemcy? Nie pozostało nic innego. Szył kłamstwo wyjątkowo. To są Niemcy z austriackiej kolonizacji, z osadnictwa. To któreś pokolenie? Tu? W miasteczku o polskiej nazwie? Tak. Robił wszystko, żeby nie wyciągnięto następnych. To nie są żołnierze. To nie są Polacy. A tamten krzyczał: wszystko spalić, wszystkich rozstrzelać. Ale nagle zaczęło do niego docierać. Mówi pan prawdę? To nie są Polacy? Choć na jego oczach zastrzelono kolejnych. Nie róbcie tego! Nie róbcie tego! Strzelacie do swoich! I nagle zrozumiał, że chyba tamten miał rację. Boliste zaiste ją miał. Choć wszystko stało się za późno. Każdy z oficerów przez lornetkę zaistowskiej firmy spoglądał chęt w stronę lasu. Kto atakuje? Jakimi siłami? Łącznik biegiem! I zaiste, przez ziemię niczyją, pod osłonę lasu, biegnąc, meldunek niósł do tych, którzy byli odcięci. Kto wie, może ostatni. To, co działo się pomiędzy 19 a 20 września pod Podemszczyzną, pod Krzeszanowem, było przejść do historii jako ostatnia bitwa 6 dywizji. Bitwa o wszystko. Dla wielu z nich bitwa o honor. Tylko o honor. Tamtego dnia nie było czarnych krzyży na niebie. Tamtego dnia nikt nie prowadził ostrzału. Tamtego dnia niebo było zachmurzone. Luftwaffe przypadła do ziemi. A zatem bili się jeden na jednego. Pamiętny czas września 1939 roku. I znowu poszło po niemieckiej linii. Das in polnische Infanterie. Tylko taka mogła nacierać. Pomiędzy obu stronami wytwarzała się niebezpieczna przestrzeń. Co miała przynieść przyszłość? Trzeba było poczekać. Jeszcze kilka motocykli. Na ostatnich kroplach paliwa ze strefy lasu wyjeżdżały samochody pancerne i za chwilę każdy meldował. Koniec paliwa! Koniec paliwa! Ale jeszcze mieli amunicję. Jeszcze był bagnet. Jeszcze mieli bucha. Na prawym skrzydle, kiedy nagle pojawiły się dwie polskie pancerki, a wraz z nimi pluton kolaszy. Kiedy przejeżdżali przez rejon miasteczka, a potem starając się w stronę mostu. Tyle podobnie. Tyle więcej terenu. Każdy z nich, tuląc się do mokrej pokrywy ziemskiej, chęt gdzieś zapytywał, a co teraz? I szło po linii naprzód. I podnosił się oficer. Potem podoficer. A za nimi linia piechoty. Szli do walki na bagnety. Chcieli zredukować tą odległość. Kończyła się amunicja. Zostawał tylko bagnet. Tylko bagnet. A po niemieckiej stronie mały chaos. Dwie obsługi działek wybite. Piechota cofająca się. I słychać tylko cuik. Ale cuik. Z lewego i z prawego skrzydła jeszcze się ostrzeliwali. Ale widać było wyraźnie. Musieli się cofać. Ci odcięci na przedpolu miasteczka zdawali sobie sprawę, że pójdą do niewoli. Ale jeszcze się odgryzali. Panie generale, koniec pierwszej linii. Koniec pierwszej linii, niech pan czyta. Pierwsze uderzenie zakończyło się sukcesem. Koniec amunicji. Artyleria jest bez amunicji. Wzięliśmy kilkunastu jeńców. Choć to idzie cały czas do przodu.
uśmiechnął się, myśląc, że to jego dywizja. Ten spod Krakowa, ten gdzieś na polach pod Rawą Łuską pokazywały najlepsze obrazy tamtego męstwa, wyjątkowego męstwa. Nie mógł wierzyć, dowodzący 28. dywizją, co? Drugi raz odwrót, drugi raz porażka. I kiedy cały czas padało, das ist unmöglich, fakty pisały się same. Po raz drugi na bukcie pod Narolem, w terenie na Podemszczyznę, przeciwnik klęskę ponosił. A oni ze świadomością pełną, że albo oni, albo Niemiec, do ostatniego natarcia idąc, ostatnie pociski wystrzeliwali. Kończyła się amunicja. 20 września w lesie pod Podemszczyzną generał Bernard Bond podjął ostateczną decyzję, stwierdzając: nie będziemy kapitulować. Jeżeli wszyscy chcą się przewijać, kto może, w stronę rumuńskiej granicy. Ja zostanę z rannymi. Jesień 1939 roku. Były momenty klęski. Było ich wiele. Ale były chwile triumfu. I one były szczególnie ważne. Panie Polsiku, konni! Spojrzał w prawo, zerknąwszy, rzeczywiście zobaczył 4-5 koni. W tym tle wynurzali się niczym jeźdźcy apokalipsy. Panie Machwistrzu, a pan skąd? My 5. pułk strzelców konnych. A jak ci reszta pułku? 2 szwadrony ukryte za lasem. To co mnie tu do cholery robi? Na zjad nas wysłano. Zabierajcie się stąd. My idziemy na Rawę Ruską. A wy? Rozkazu jeszcze nie było. Jeżeli pójdziecie z nami, może się uda. A kiedy spiął konia i ruszył w stronę miejsca, z którego ruszyli wcześniej, kilkadziesiąt spojrzeń pomknęło za nim. Konie. Symbolika polskiego września. Ułam, siodło i koń. Bo na pierwszym miejscu zawsze panna, a przed nią tylko koń. Spalony w 1914 roku przez oddziały austro-węgierskie Narol. Spalony w 1939 przez oddziały armii niemieckiej Narol. Odbudowany i do życia przywrócony, jakoż dziś, Narol, symbol tamtego triumfu. I kiedy będziecie państwo jechać duktem prowadzącym z Królestwa do Galicji, przez Narol jadąc, pamiętajcie o tamtym wydarzeniu i o tych, którzy największą cenę zapłacili za śmierć niemieckiego oficera. A pomsta na mieście była koszmarna.